Witajcie, moi drodzy, w poradniku iskrowym. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam troszkę o treningach ujeżdżeniowych. Często się słyszy, że jeśli osoby jeżdżą skoki, czy to są klasa LL, LP, albo trochę wyżej, mówią, że nie, ja nie trenuję ujeżdżenia, ja tylko skaczę, tak? Czyli jestem skoczkiem. Dzisiaj chciałabym Wam troszkę opowiedzieć, na czym rzecz polega. Czy tak naprawdę każdy powinien jeździć ujeżdżeniowo, czy może się nazywać tylko skoczkiem. Więc zachęcam Was do oglądania. Jedna z najważniejszych rzeczy to jest taka, że osoby, które są na początkowym etapie, czyli osoba, która jest na początkowym etapie, to jest, która jest na poziomie brązowej odznaki, tak? Załóżmy. W momencie, kiedy jesteśmy na poziomie brązowej odznaki, tak naprawdę nie powinniśmy się kierunkować, że jeżdżę tylko skoki, jeżdżę tylko ujeżdżenie. Tak naprawdę powinniście jeździć skoki, ujeżdżenie, jeździć crossowo, jeździć w tereny, tak, żeby rozwijać swoje umiejętności i żeby nie zamykać się na daną dyscyplinę. Oczywiście, że jeśli mamy, nie wiem, no 13 lat tam, czy 12 lat i ukierunkowujemy się, bo zaczynamy startować w zawodach i chcemy jeździć ujeżdżenie, oczywiście trenujmy do ujeżdżenia, pracujmy ujeżdżeniowo, ale w domu skaczmy, tak? I tak samo, jeśli chodzi o skoczków, tak? Osoby, które chcą tylko jeździć skoki, nie interesuje ich dyscyplina ujeżdżenia, owszem, nie ma problemu, jeździcie co drugi tydzień na zawody, jak macie więcej koni, jeździcie co tydzień na zawody, ale w domu trenujcie ujeżdżeniowo. I tutaj zaczyna się moje zadanie, w którym chciałabym Wam troszkę opowiedzieć, jak tak naprawdę powinny wyglądać te treningi ujeżdżeniowe. Ponieważ jest bardzo duży dysonans. Niektórzy uważają, że trening ujeżdżeniowy to jest taki, gdzie pojeździmy sobie w trzech chodach, pogalopujemy, pokłusujemy, trener zrobi jakąś tam małą dosiadówkę, pojeździmy po drążkach, koniec, nuda, 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 chcemy poskakać, tak? Dlatego chciałabym Wam opowiedzieć, jak tak naprawdę powinien prawdziwy trening ujeżdżeniowy u młodej osoby, która zaczyna swoją przygodę bardziej taką na poważnie, czyli tak jak mówię, osoba brązowa odznaka i chce troszkę wyżej, ja Wam to opowiem. Po pierwsze, trener, instruktor powinien oszacować, na jakim etapie jest dany jeździec, tak? Czyli jakie ma największe problemy. Ale tak naprawdę, jeśli jeździec jest na poziomie brązowej odznaki i chce poszerzać swoje umiejętności, tak naprawdę już powinniśmy skupiać bardzo dużą uwagę na tym, by jeździec rozumiał kontakt, czyli praca na kontakcie, nie trzymanie za pysk i sztywna ręka i majzlowanie konia w pyszczku, bo dużo osób tłumaczy półparadę, lewo, prawo, przytrzymujemy albo cały czas pociągamy. Nie, nigdy tego nie róbcie, bo to jest droga donikąd. Zachęcam Was do obejrzenia filmiku o półparadzie, ale tutaj chcę się trochę dłużej zatrzymać, ponieważ musicie, żeby rozwijać swoje umiejętności, musicie zrozumieć, na czym polega prawidłowy kontakt i jak on ma się łączyć z Waszym dosiadem. I tutaj, w tym momencie Waszego życiowego jeździectwa, powinna osoba bardzo skupiać się na tym, byście jeździli na różnej długości wodzy. Rzucona wodza, wodza długa, wodza średniej długości, wodza na kontakcie, wodza, która pozwala Wam mieć cały czas kontakt z koniem. Po drugie, Wasz dosiad musi być w tym momencie bardzo ukierunkowany, tak? Czyli to jest taki moment, w którym często trenerzy, ale też i jeźdźcy przesypiają najważniejsze momenty Waszej dosiadowej kariery, tak jakby, tak? Czyli w tym momencie często pojawiają się bardzo silne nawyki, które potem w Waszym jeździeckim życiu tak naprawdę skupiacie dużo uwagi, żeby ich się pozbyć. I tu jest moment, w którym trener, instruktor powinien skupiać bardzo dużą uwagę na to, jak Wy układacie kręgosłup, jak Wy siedzicie, jak Wasza łydka się układa, z jakim nasileniem tak naprawdę Wy działacie i powinien Was na każdym treningu wytrącać z silnego działania Waszego dosiadu, dosiadu pchającego lub łydki, która cały czas popędza, tak? Czyli tutaj jest moment, w którym
trener musi naprawdę posadzić jeźdźca. Oczywiście prostuje swoje wypowiedzi. Od początku to powinien trener o to dbać, tak? Czyli w momencie, kiedy jeździmy tylko kłusem, uczymy się galopować, ale to jest taki moment, w którym naprawdę silnie kształtujemy sylwetkę, postawę i podejście jeźdźca. Po trzecie, ujeżdżenie to jest moment, w którym uczycie się czuć konia, czyli nauka czucia, nauka timingu, nauka iścia z koniem, nauka sprawdzenia, czy dostrzegamy i wyłapujemy szybciej reakcję konia. Więc to jest moment, w którym my tak naprawdę powinniśmy uczyć się łączyć dosiad z kontaktem. Tak, czyli siedzimy prawidłowo, pracujemy łydką prawidłowo, uczymy się tego i łączymy to z kontaktem, tak żeby nauczyć się konia pracować na niskim ustawieniu, na rzuciu z ręki, uczymy się konia podstawiać, tak, ale nie od ręki, tylko właśnie uczymy się, jak to zrobić, żeby nasza łydka, nasz dosiad uaktywnił zad, pilnował tego, żeby koń pracował grzbietem i co zaprocentuje właśnie z dojściem do ręki konia, tak? Czyli zaczęcia pracowania na prawdziwym, prawidłowym kontakcie. I to jest ujeżdżenie. I w szczególności, żeby dojść do tego, słuchajcie, to są ćwiczenia, w których robimy ustępowania, robimy łopatki do wewnątrz, staramy się pracować na zwrotach na przodzie, zwroty na zadzie, połączone z dużą ilością jazdy w kłusie ćwiczebnym. Tak naprawdę co ja zauważyłam, to tak, jeźdźcy albo mają treningi dosiadowe, czyli wtedy mucą z trenerem 40 minut bez trzemiąc, siadają, potem tydzień nie mogą chodzić. Ja powiem Wam szczerze, to jest głupota, ponieważ uczymy tylko nasze mięśnie walki z ciałem, napięcia i syndrom takiego zapobiegania, a my chcemy nauczyć nasze ciało, żeby było lekkie, płynące, delikatne, tak? Czyli tak naprawdę w treningach ujeżdżeniowych powinniśmy dużo pracować w ćwiczebnym, w strzemionach, ale dużo nie oznacza, że cały trening, rozumiecie? Czyli praca na przykład w bardzo wolnym kłusie ćwiczebnym, rozsiadając się w siodle, przeplatając to jako ustępowanie na różnych płaszczyznach, tak? Bo możemy od ściany zrobić ustępowanie, możemy przy ścianie zrobić ustępowanie łopatkami do wewnątrz, albo zadem do środka ustępowanie, albo możemy odchodzić od ściany. I to jest ważne, żeby jeździec uczył się w tych momentach, kiedy robi ustępowanie, czy robi łopatkę, prawidłowo działać i balansować z ruchem konia, tak? Wypośrodkować swoje działanie do siadu, łydki i ręki, żeby to było spójne, żeby rozumieć prawdziwą półparadę, że półparada to jest dosiad, łydka i na ostatnim etapie ręka. I w tym momencie, kiedy będziemy robić takie ćwiczenia ustępowania, jazdy w dosiadzie, w kłusie ćwiczebnym, przeplatane właśnie na przykład zatrzymaniem, zrobieniem zwrotu, ruszeniem i połączeniem tego działania jazdy na zewnętrznej wodzy, od wewnętrznej łydki do zewnętrznej wodzy, czy działanie połączone z rozluźniającą wewnętrzną ręką, wtedy jak będziemy skupiać się w pracy ujeżdżeniowej na takich etapach, okazuje się, że jeździec zaczyna rozumieć, że wystarczy delikatnie zareagować ręką, wystarczy lekko wstrzymać dosiadem, wycofać leciutko ramiona albo wciągnąć pod siebie pośladki i zareagować łydką w dół. Nagle się okazuje, że koń reaguje na to uniesieniem pleców, zaczyna ładniej angażować zad i zaczyna reagować na prawidłową, czy na półparadę prawidłowo. I to jest trening ujeżdżeniowy, a nie tak, że często pozwalamy, często widzę na przykład filmy z treningów ujeżdżeniowych, jak mi osoby pokazują, co ja tu robiłam źle. Instruktor stoi, czy tam trener patrzy, jeździec jedzie i wiele błędów pojawia się w trakcie, a trener nie reaguje. Ważne jest to, żeby właśnie odnaleźć taką osobę, która będzie Wam w każdym momencie reagowała, słuchaj, teraz on zaczyna wpadać łopatką, uważaj, bo wkracza zadem, pilnuj tego tak i tak, reaguj w taki sposób, prostuj na zewnętrznej wodzy, czyli półparada na zewnętrznej wodzy, ale wtedy wewnętrzna wodza nie jest rzucona. I o to chodzi w treningu ujeżdżeniowym. Chodzi o to, żeby ta praca miała sens. To nie chodzi o to, żeby wyrobić godzinę, po prostu przejeździć sobie w ćwiczebnym, porobić koła, zagalopować, super.
To jest taki trening, nazywamy treningiem lekkim, po prostu taki no, raczej podtrzymującym kondycję konia. A jazda ujeżdżeniowa, trening ujeżdżeniowy, w którym robimy elementy właśnie takie, o których wspomniałam. Łopatka uważam, że jest jedna z trudniejszych, bo tam już chcemy podstawienia zadu, więc od jeźdźca też musimy więcej oczekiwać. Więc warto trenować, jeśli osoby jeszcze nie rozumieją kontaktu, trenować dużo na ustępowaniach, na zwrotach, żeby zacząć rozumieć działanie łydki przesuwającej, zacząć rozumieć działanie wodzy zewnętrznej, która kontroluje przód. I życzę Wam tego, byście trafiali na takie osoby i byście mogli, jeśli macie na to wpływ, a myślę, że każdy ma na to wpływ, jak Wasz trening ujeżdżeniowy wygląda, to szli w tym kierunku. Pracujcie tak, żeby uczyć się czucia. Jeśli czujecie, że bardzo dużo siły używacie i bolą Was ręce, od razu Wam mówię, że ten trening idzie w bardzo złym kierunku. Wy tak naprawdę macie czuć, że kooperujecie między pyskiem, ręką, a Waszym dosiadem, działacie, jesteście w łączności, ale to nie sprawia Wam wysiłku. Wy po prostu podążacie, jest to przyjemne, przytrzymujecie czasami trochę dłużej, wiadomo, trzeba przytrzymać trochę krócej, odprowadzić tą rękę do środka, ale właśnie to jest nauka czucia. Trening ujeżdżeniowy to jest nauka czucia i balansowania w rytmie z koniem, tak? Żeby Wasz dosiad był jak taki, ja to często mówię, jak motylek, który przycupnie na siodle, tak? Wy macie siedzieć, ale macie być leccy, macie mieć wrażenie, że nie ważycie. Moje treningi z klubem, czy z osobami, które po prostu na co dzień trenują ze mną, czy z moimi instruktorami, właśnie skupiamy się na takich rzeczach. Nie zawsze jest to łatwe. Czasami jest tak, że zanim zrozumiemy działanie właśnie tych pomocy, zanim zrozumiemy zwroty, zanim zrozumiemy ustępowanie i dojdziemy do łopatek, czy trawersów, renwersów, to jest naprawdę długa droga. Ale uwierzcie mi, jeśli, czy jesteście właśnie ukierunkowani na skoki, czy jesteście na nie wiem, co innego ukierunkowani, pracujcie ujeżdżeniowo, bo ujeżdżenie to jest podstawą wszystkiego. Zawsze będziecie wracać do podstaw ze swoimi końmi, zawsze będziecie wracać w momencie, kiedy zajmiecie się zawodowo końmi, zobaczycie, że tak naprawdę możemy robić piafy, możemy robić naprawdę ciągi i różne fajne rzeczy lotne, co ileś tempa, tak, co dwa, co trzy tempa, a się okazuje, że tak naprawdę każdego miesiąca wracamy do podstaw, wracamy do długiej linii, wracamy do niskiego ustawienia, wracamy do tego i musimy o to dbać i pielęgnować. A inaczej się tego nie nauczycie, jeśli nie będziecie od początku swojej kariery jeździeckiej dbać o to, żeby Wasze treningi miały sens. Wasze treningi muszą być owocne, Wasze treningi musicie czuć, że robiliście naprawdę robotę, a nie, że po prostu przejeździliście sobie cyku cyk w lewo i w prawo. Pamiętajcie, że ja często też mówię tak moim jeźdźcom, gdy rozgrzewamy się do pracy na przykład skokowej, też często robimy ustępowania, bo jeśli czujemy, że koń się usztywnia w danym boku, to wtedy reagujemy ustępowaniem, żeby rozładować te napięcia i żeby koń delikatnie doszedł do kontaktu. Tak, żeby się z tym koniem nie szarpać, tak, żeby nie trzymać go za pysk, tylko właśnie tutaj sprowokować konia działaniem bocznym łydki, żeby koń doszedł ładnie do kontaktu. Moi drodzy, to na tyle moich spostrzeżeń, moich opowieści, moich zaznaczonych trzech punktów na temat pracy ujeżdżeniowej. Mam nadzieję, że Wasze treningi tak wyglądają. Jeśli tak nie wyglądają, zmieńcie to. Starajcie się dbać o swój rozwój, starajcie się dbać o to, żeby nauczyć się czucia, żeby nie szarpać się z końmi, żeby nie działać siłowo i żeby zacząć rozumieć naprawdę prawidłowe działanie półparady, prawidłowe działanie dosiadu. Tego Wam życzę. Ja tymczasem się z Wami żegnam, moi drodzy. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam Was na inne social media, czyli na Instagrama czy na Facebooka Stajni Iskra. Ja tymczasem się żegnam i pozdrawiam Was serdecznie.